Cześć, witam Cię na kanale Moto Wszystko. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych filmów, w których zobaczysz moją samotną podróż po Polsce, samotną podróż po Rumunii. A dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie podsumowaniu tegoż właśnie drugiego wyjazdu. Łapcie intro i zapraszam do oglądania. A na samym początku zastanowimy się, czy warto w ogóle wybrać tą destynację jako swoją pierwszą na samotny wyjazd motocyklowy, bo o takim będziemy dzisiaj rozmawiać. A więc, w mojej ocenie jest to świetne miejsce do tego, żeby pierwszy raz wyjechać samotnie za granicę. A dlaczego tak uważam? Po pierwsze, jest dosyć blisko. Z każdego końca naszego kraju jesteście tam w stanie dojechać w okolicach jednego dnia. No, biorąc pod uwagę, że wyjeżdżamy o 4-5 rano, powinno się to udać nawet wyjeżdżając ze Szczecina. Po drugie, kraj jest na tyle zróżnicowany, że bez problemu odnajdziecie tam fajne zamki, świetne drogi, tak jak Transfogarasco, czy Transalpine, czy Canyon Bicas, o którym też sobie dzisiaj powiemy. Do tego możecie poodpoczywać nad Morzem Czarnym. Jest tam oczywiście trochę daleko, ale przy takim wyjeździe tygodniowym nie powinno być problemu, żeby to zrobić. Następnym powodem jest na pewno to, że jest tam dosyć tanio. W porównaniu do tych naszych polskich warunków, polskich cen, paliwo jest nieco tańsze, natomiast to, na co należy zwrócić dużą uwagę, to na pewno atrakcje, które są dosyć drogie. Powiem Wam, że nawet będąc w takim zamku Pelesz, patrząc na to, ile kosztuje nagrywanie czy kamerowanie, no to samo wejście w okolicach 60 zł i to na parter, na pierwsze piętro w okolicach 80 zł. Dodając do tego nagrywanie, czyli wejście z kamerą i prawidłowe nagrywanie, to już okolice około 140 zł. Dodając do tego parking, mamy już 150 zł, więc co na pewno jest zaskakujące, to ceny atrakcji są zdecydowanie droższe niż mogłoby się wydawać. Następnym powodem, dla którego warto tam pojechać, jest to, że tam jest po prostu blisko. Jest to Unia Europejska, więc bez żadnego problemu, bez wykupowania żadnych dodatkowych kart jesteście w stanie korzystać z internetu w swoim telefonie. Jeżeli macie dwie karty, tak jak ja na przykład miałam dwie karty, jedną służbową, jedną prywatną, to w momencie, kiedy skończy mi się jeden internet, korzystam z drugiego, więc te kilka giga bez żadnego problemu powinno wystarczyć. Mi internet na takim wyjeździe służył tak naprawdę tylko do nawigacji w Google Maps oraz do sprawdzania, co warto w tym rejonie, w którym jestem, akurat zobaczyć. Wracając jeszcze do samej Rumunii, to ponad 30% tego kraju, szczególnie w środkowej jego części i na północy, leży w Karpatach. Toczą one taki ring w centralnej części kraju, dzięki czemu przejeżdżając przez ten rejon praktycznie cały czas jesteście w górach. Cały czas są piękne widoki. To tak mniej więcej jak bylibyśmy w najlepszych miejscach u nas w Bieszczadach, to tam jest tak przez cały czas. Oczywiście ma to swoje pewne minusy. Jeżeli jedziemy właśnie przez rejon tych Karpat, tak jak wspomniałem, jest to 30% tego kraju, no to dosyć ciężko podróżuje się z jednego miejsca do drugiego. Nawet jeżeli jest to 500 czy 600 km, to nie zajmuje to tak jak u nas, na przykład przejazd z Warszawy do Szczecina, gdzie w okolicach 550 km mamy, to w Polsce jesteśmy w stanie bez problemu po autostradach zrobić to w jakieś tam pewnie 5-6 godzin, a tam niestety trzeba liczyć się z tym, że zajmie nam to w okolicach 10-11 godzin. A to dlatego, że nie ma żadnych opłotków, nie jesteśmy w stanie niczego ominąć, przyspieszyć. Autostrad i dróg jest tak naprawdę bardzo mało. Najlepsza autostrada jest chyba w rejonie Cluj-Napoki, autostrada A3. To taki trochę nasz standard, czyli mamy barierki, żadna zwierzyna nam tam nie wpadnie. Natomiast pozostałe drogi, szczególnie w tych rejonach górskich, są raczej
jedno jest dniowe i od miasta do miasta, prawda? Więc jeżeli jedziecie razem z ruchem samochodowym, no to nie będziecie w stanie ani pośpieszyć, ani przyspieszyć, ani ominąć tych korków. No wiadomo, jeżeli ktoś potrafi jeździć po mieście i potrafi ominąć samochody w jakiś tam sposób, no to pewnie to przyspieszy. Ja na co dzień jeżdżę po Warszawie, bo dojeżdżam motocyklem też do pracy, do biura, więc ja się dosyć dobrze czuję w tego typu mijankach. Jeżeli chodzi o spotkania z policją, to jest w ogóle bardzo fajna i ciekawa kwestia. Powiem Wam, że tak jak to wygląda w Polsce, to nie wygląda chyba nigdzie w ten sam sposób. W Polsce mamy tak, że wiadomo, stoją za krzakami i wyskakują, mierzą do Ciebie i zaskakują Cię. Przyciskasz, nie resetujesz i masz cały czas 130. Płacisz mandat. To jakieś takie trochę kagiebowsko-PRL-owskie jeszcze zaszłości. Natomiast jeśli chodzi o Rumunię, to tam w ogóle nie spotkacie się z taką sytuacją. Przejechałem po samej Rumunii około 2500 kilometrów i ja tak naprawdę nie spotkałem żadnego patrolu, który mierzyłby do mnie w ten sposób. Powiem więcej. Nawet jak ta policja stoi, to oni stoją w taki sposób, żeby byli widoczni z daleka i bardzo często po prostu stoją obok auta i wypatrują w jedną i w drugą stronę. 75 na godzinę ja jechał, to ten grat tyle wyciąga. Przymknie oko. Ruch jest na tyle duży i na tyle zwolniony, no, że praktycznie nie ma tam kogo zatrzymać tak naprawdę, więc no, nie spotkałem się generalnie z tym, w ogóle jak widziałem patrole, to w ogóle nie spotkałem się z tym, żeby oni kogoś tam trzymali, komuś wypisywali mandat, więc przejeżdżając zresztą przez Słowację i Węgry, dokładnie ta sama sytuacja. Policja jest widoczna z daleka, w ogóle nie chowają się tak jak u nas, więc jeśli chodzi o ten aspekt, no to pewnie uda się ominąć mandaty szerokim łukiem. To nie my stawiamy znaki. Ale policja opiniuje do chuja wafla, tak? Rumuńscy kierowcy mają podobnie tak jak my Polacy, czyli jeżeli jakiś patrol tam stoi przed nami, to wszyscy światełkami mrygają i nie ma żadnego problemu. Każdy jest w stanie zwolnić. Nawet tutaj macie taką sytuację. Mimo tego, że wyjechałem przed chwileczką z noclegu, to gościu elegancko zamrygał, więc wiedziałem, że gdzieś tam dalej stoi policja. Jednym z najpopularniejszych miejsc w Rumunii jest Wyżyna Transylwańska. To takie miejsce, które okala Ring Karpat i właśnie w samym środku, w takiej no centralno-północnej części tego kraju, mamy właśnie Wyżynę Transylwańską. W samej Wyżynie Transylwańskiej jest mnóstwo pięknych zamków, których czas nie przeszkodził w tym, żeby wyglądały pięknie. Wiąże się to zresztą z historią Rumunii, która podczas II wojny światowej ogłosiła neutralność, w związku z czym nie brała udziału w działaniach zbrojnych, wojennych. I to widać, jak się jedzie do tego kraju, że wiele budowli i bardzo duża część architektury jest no nie naruszona w ogóle zębem czasu, prawda? Widać, że nie spadły tam żadne pociski, nie przechodziły tam żadne wojska, dlatego wiele tych pałaców i zamków z XIX wieku jest po prostu w bardzo dobrym stanie. Takim zamkiem, który serdecznie polecam Wam do tego, żebyście obejrzeli, bo ja osobiście w nim byłem, jest już tutaj wspomniany Peleż. Oczywiście za te miliony monet, ale jak już tam będziecie, to warto oczywiście to zrobić. Należałoby się jeszcze zastanowić nad tym, jak dużo czasu chcecie poświęcić na taką wycieczkę. Ja byłem tydzień, w zasadzie to 8 dni i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo mało. Żeby objechać cały kraj, czyli żeby zwiedzić od północy przez trasę transfogaraską, przez Bukareszt i do Konstancji nad Morze Czarne, no to żeby zrobić to wszystko w jakimś sensownym tempie, to ten tydzień jest naprawdę mało. Ja starałem się zwiedzać rzeczy, które są dosyć komercyjne, natomiast no, nie chciałem jechać przez pół kraju, żeby potem okazało się, że coś było tam fajne, niefajne, prawda? Więc zachęcam do tego, żeby w pierwszej kolejności zobaczyć sobie te najbardziej popularne atrakcje turystyczne. Spotykam się z takim zdaniem na forum, z takim w zasadzie pytaniem, czy możliwe jest pojechanie tam i wrócenie w 3 dni, czyli na tak zwany weekend. Nie, lepiej nie. Co nie? I powiem Wam w ten sposób. Na pewno jeden dzień trzeba będzie poświęcić na dojazd tam.
jeden dzień ewentualnie można poświęcić na to, żeby przejechać trasę transfogaraską czy transalpiny i wrócić w okolice granicy z Węgrami, żeby mieć następnego dnia blisko do domu, no i następny dzień w zasadzie trzeba poświęcić na to, żeby do domu wrócić. Więc jeżeli ktoś z Was chce spełnić swoje marzenie i pojechać właśnie czy tą trasę transfogaraską, czy transalpinę, no to w 3 dni da się to zrobić, natomiast będzie to pośpiech, pośpiech, pośpiech i jeszcze raz pośpiech. Więc musicie się zastanowić, czy spełniając swoje marzenie chcecie się po prostu śpieszyć, czy zobaczyć to, przejechać w jedną stronę, w drugą, bez pośpiechu, zachwycając się tymi widokami. Czujesz? Pewnym zaskoczeniem jest też fakt tego, że w Rumunii naprawdę nie jest tak, jak wszystkim się wydaje, czyli że tam coś komuś ukradną z tego motocykla, czy sam motocykl. Wiem, że wielu z Was ma obawy w ogóle przed wyjazdami swoimi maszynami, że pozostawiając je na ulicy, ktoś je albo okradnie, albo coś z nich ukradnie. Muszę Wam powiedzieć, że jest tam dosyć bezpiecznie, tak? Nie czułem nawet przez chwilę, może oprócz tego miejsca w Bukareszcie, w którym nocowałem, to nawet przez chwilę nie czułem się ani niepewnie, ani też nie myślałem o tym, zostawiając to wszystko tam na tym motocyklu, że ktoś mi to zabierze. Więc wydaje mi się, że takie przeświadczenie o tym, czy tam jest bezpiecznie, czy że jest niebezpiecznie, to wydaje mi się, że to jakieś takie historyczne zaszłości, jest bezpiecznie, naprawdę nie ma się czym martwić. Ani czym przejmować. Słucham. Jeśli chodzi o same drogi, no to bardzo często można usłyszeć, że rumuńskie drogi słabe, niedobre i tak dalej. Ja szczerze mówiąc, nie jest wcale tak źle. Jeżeli miałbym wymieniać jakieś słabe, te, którymi jechałem, naprawdę dały mi w kość, to naprawdę były to malutkie kawałki i odcinki, które ani niespecjalnie dały mi w kość, ani niespecjalnie dały w kość mojemu motocyklowi, więc drogi nie są najgorsze. Jak jedzie się z Polski, czyli z północy na południe, to w okolicach Satumare, jadąc dalej na południe, jest mnóstwo urbexów. Mnóstwo takich rzeczy, które ktoś albo zaczął budować i nie skończył. Mówię tutaj szczególnie o jakichś słupach autostradowych i tak dalej, bo widać, że zaczęto to budować kilka lat temu i tak to zostawiono. I w ogóle jest tam bardzo dużo takich miejsc, których ktoś korzystał, zostawił, nie ma tam okien, drzwi. Normalnie jak się jedzie z północy na południe, szczególnie tam w okolice Zalał, no to da się to uświadczyć, zobaczyć, więc jeżeli lubicie urbexy, takie miejsca, to tam po prostu przy głównej ulicy nawet, czy przy głównej trasie jadąc bez problemu jesteście w stanie natknąć się na tego typu architekturę. Warto też poruszyć kwestię noclegów. Generalnie spanie na dziko w Rumunii jest zabronione. Prawnie jest zabronione. Natomiast wykształciła się tam pewna kultura spania na dziko i sami Rumuni w górach bardzo często to robią. Podobno policja nie zwraca na to większej uwagi. Ja miałem oczywiście ze sobą namiot, natomiast spotykając dwa misie na trasie transfogaraskiej, szczerze mówiąc, trochę ostudziły mój zapał do tego, żeby spać na dziko, więc nie spałem na dziko ani razu. Ale jeżeli jesteśmy już przy noclegach, to na pewno warto powiedzieć o kosztach. I tak, no oczywiście spanie na dziko, wiadomo, za darmo. Tańsze miejsce, w jakim nocowałem, to był camping Vampire Camping w miasteczku Bran, właśnie tam, gdzie jest sławetny zamek Drakuli. Zapłaciłem w okolicach 60 zł. Był prysznic, blisko sklepy, jakieś tam knajpy, no i oczywiście u podnóża samego zamku, więc dosyć przyjemnie. Jeśli rozmawiamy o hostelach, to możecie spodziewać się cen na poziomie od 80 do 120 zł. Od 80, poczynając z jakichś tam no, kwaterach prywatnych, w jakimś tam niespecjalnie dużym, bym powiedział, komforcie, natomiast na pewno w bardzo fajnym klimacie, jak chociażby ta stajenka, w której miałem okazję nocować pod Satumare, pierwszy dzień swojej podróży. W okolicach
100, 120 zł, naprawdę są to już hotele trzygwiazdkowe, gdzieś w mniejszych miejscowościach, oczywiście ze śniadaniem, ja mówię o jednej osobie, natomiast no, wydaje mi się, że jadąc no, więcej chyba nie potrzeba. Ja oczywiście nie nocowałem w żadnych tam pięciogwiazdkowych hotelach z biczami wodnymi, nie jadłem homarów na śniadanie. Słucham. Więc jeżeli oczekujecie czegoś takiego w tej kwocie, no to oczywiście polecam troszeczkę więcej dopłacić. Jeśli chodzi o atrakcje, o których wspomniałem, kraj jest naprawdę przepełniony znakomitymi miejscami. Jest bardzo zróżnicowane i nawiązując do tego, co powiedziałem na samym początku, jest bardzo dobrym miejscem, żeby w ogóle pojechać i doświadczyć różnych rzeczy. Różnych rzeczy to znaczy między innymi na przykład przenocować sobie w stajence na polu kukurydzy albo zjechać kilkadziesiąt metrów w dół i zobaczyć sobie kopalnię soli i diabelski młyn na samym dole, prawda? Albo przejechać sobie tymi wspomnianymi trasami, transfogaraską czy transalpiną. No, będąc nad Morzem Czarnym w miejscowości Konstancja, będziecie w stanie dobrze odpocząć, bo jak się okazało, jest to kurort pełną gębą. Szczerze mówiąc, ciężko porównać jest nasze Władysławowo Kołobrzeg do tego miejsca. Tam są palemki, płatna plaża, nie ma głośnej muzyki, normalnie dostajesz swoje miejsce do leżenia, swój materac gościu ci przynosi, kładziesz się, wszystkie rzeczy w stylu piwo, jakaś tam słodka kurydza, kolba i tak dalej, wszystko jest na tej plaży, więc można naprawdę spędzić tam przyjemnie czas. Więc jadąc na taki wyjazd, możesz zobaczyć nie tylko piękną architekturę, urbexy, czy inne fajne rzeczy, możesz też odpocząć nad Morzem Czarnym. A tam wiadomo, woda w okolicach 27-28 stopni, nie to co u nas w Bałtyku. Myślę, że osobne kilka zdań należy się też Bukaresztowi, czyli stolicy Rumunii. Wielkością bardzo podobna do Warszawy, 1 800 000 mieszkańców. Jeśli chodzi o całokształt Bukaresztu, nie wygląda jakoś pięknie to miasto, mimo tego, że główna aleja Uniri jest wzorowana nieco na Champs-Élysées. Mamy piękne fontanny, na samym końcu tego skweru mamy górujący tak naprawdę nad samym Bukaresztem Pałac Ludowy. Czyli taki pałac, takie miejsce, w którym Nicolae Ceaușescu, czyli dyktator rumuński, postanowił pokazać światu, jaka wspaniała jest Rumunia, jak jest samowystarczalna i jak z tych złóż, które mamy w Rumunii, marmuru, drewna i tak dalej, jesteśmy zbudować w stanie wspaniałe miejsce. Koniecznie trzeba to miejsce odwiedzić, gdyż jest to jeden z największych budynków, jeśli chodzi o kubaturę. Większy od niego jest tylko Pentagon. Natomiast będąc tam, oglądając to, jaki jest to przepych, ile pieniędzy tam musiało zostać wydane, no to słuchajcie, po prostu no, włosy dęba stają na głowie. Czytałem nawet o tym, że no, bardzo drogi jest w utrzymaniu ten pałac, bo tam generalnie znajduje się też parlament i oni trochę nie wiedzieli, co zrobić w latach 90. i serio zastanawiali się, czy nie odsprzedać tego pałacu Rupertowi Murdochowi. Jeżeli dobrze pamiętam, miało tam powstać kasyno. Także bardzo fajne miejsce. Oczywiście wędrując z przewodnikiem po angielsku bez żadnego problemu jesteśmy w stanie zrozumieć, w jakiej jesteśmy sali, co się dzieje i dlaczego. Oczywiście ogląda się tylko jakiś malutki ułamek, procencik tego, co tam powstało, a było to budowane przez 14 lat. Jak wychodzimy na balkon, słuchajcie, i patrzymy na ten Bukareszt, no to ja jak tam trochę wyszedłem, to poczułem się jak amerykański prezydent. Nie wiem, czy się mogę tak poczuć, bo trochę daleko mi jednak do tego stanowiska, natomiast to było fajne uczucie, jak się wychodzi i, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki, ma się jedną z tych najbardziej reprezentacyjnych dzielnic czy miejsc w Bukareszcie. Jeżeli chodzi o sam Bukareszt, no to ma on też inne nawiązanie do Francji czy do Paryża. Mamy tam kopię łuku triumfalnego, który zresztą ma symbolizować przyjaźń francusko-rumuńską. Znaków takich francuskich w Rumunii jest dosyć sporo. W ogóle bardzo ciekawe jest to, że w kraju, który dookoła ma same kraje słowiańskie i tak naprawdę w większości sąsiadów
mamy cyrylicę, to w tym kraju mamy po pierwsze literki łacińskie, a po drugie język bardzo zbliżony do tego francuskiego. Dobra, teraz moglibyśmy się skupić na liczbach i na podsumowaniu samego wyjazdu. Wyjazd trwał 8 dni. Od soboty do soboty. Natomiast była to cała jedna sobota od 5 rano i wróciłem o 21 do domu, co zresztą mieliście okazję obejrzeć w ostatnim, piątym odcinku. Przez te 8 dni zrobiłem około 3,5 tysiąca kilometrów. Tankowałem w zasadzie albo codziennie, albo dwa razy dziennie nawet. No to wychodzi dosyć duża średnia, gdzieś wam tu pokażę, jaka średnia kilometrów mi tam wyszła. Wydałem około 2,5 tysiąca złotych, także około połowy tej kwoty 2,5 tysiąca złotych wydałem na paliwo. Jeśli chodzi o jedzenie, to jadłem głównie na stacjach benzynowych. Ja jakoś tam nie przykładam dużej wagi do tego, jak jadę, to mam taką adrenalinę w głowie i tak myślę o tym wszystkim, co się dzieje, że w ogóle czasami zapominam zjeść. I zdarza, słuchajcie, mi się zjeść raz albo dwa razy dziennie. No, do tych 2,5 tysiąca złotych oczywiście można doliczyć jeszcze ubezpieczenie zdrowotne w okolicach tam chyba 80-90 zł. No i asystans, który dokupiłem specjalnie po to, jak jechałem właśnie do tej Rumunii. Natomiast to nie wykupiłem jakiejś bogatej wersji, bo mając już ubezpieczenie OC, no to niespecjalnie miałem duże pole manewru. I tutaj bardzo istotna kwestia, jeżeli wykupujecie sobie polisę OC i macie zamiar jechać gdzieś w tym roku, następnym, czy tam w okresie, na który wykupujecie taką polisę, no to warto jest się zastanowić jednak nad trochę droższym rozwiązaniem, dlatego że te najtańsze polisy OC, zwykle potem jak chcecie dokupić assistance, to okazuje się, że on jest jakiś tam ubogi na 150, na 250 km. To jest taka sytuacja, że jak coś mi się popsuje, to w miejscu, w którym mi się to popsuje, gdzie bym w tej Rumunii nie był, no to mam 250 km do holowania. To wydaje się teoretycznie nie najgorszym rozwiązaniem, no bo przecież w promieniu 250 km na pewno będzie jakieś miejsce, w którym ktoś mi ten motocykl naprawi, jeżeli on by się zepsuł. Natomiast polecam skorzystanie z droższych opcji, bo samo OC nie będzie aż tak dużo więcej kosztować, natomiast są takie towarzystwa ubezpieczeniowe, gdzie to holowanie jest w okolicach 1500-2000 km, więc biorąc pod uwagę, no nie wiem, totalny wysyp motocykla, tego, że nie chcecie go tam naprawiać, no to biorąc pod uwagę taką liczbę kilometrów jak 1500 czy 2000, bo tak te oferty wyglądają, no to będziecie go mogli przytargać w zasadzie do domu. I ja następnym razem, jak będę kupował sobie ubezpieczenie OC, to na pewno przemyślę tą opcję. 2,5 tysiąca złotych. No i teraz pytanie, czy to jest dużo, czy mało i czy da się zrobić to taniej. Oczywiście, jeżeli będziecie bardzo się starać, to z tej kasy jesteście w stanie urwać jeszcze z 4, z 5 stówek. Oczywiście głównie na noclegach, nocując gdzieś tam na dziko sobie, no bo paliwa tańszego za specjalnie kupić się nie da i na jedzeniu pewnie też nie za specjalnie oszczędzić. No chyba, że ominiecie te atrakcje, natomiast w mojej ocenie, będąc w innym kraju, warto poznać trochę jego historii, architektury, wejść do fajnych miejsc, które są atrakcjami narodowymi, no i zobaczyć oczywiście to wszystko. Wracając jeszcze do trasy transfogaraskiej, to muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Jadąc tamtędy, to wydawało mi się, czy myślałem, że ludzie jeżdżą tamtędy dlatego, że jest gdzieś bliżej, z jakiegoś miasta do miasta, akurat przez tą trasę, natomiast to jest naprawdę atrakcja turystyczna takiego kalibru, gdzie nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co w Polsce mogłoby konkurować właśnie z tą trasą. Słuchajcie, ludzie tam jeżdżą samochodami normalnie, z otwartymi szyberdachami i po prostu nagrywają. Ruch jest niesamowity. Mimo tego, że ja byłem w ogóle w poniedziałek o 11, więc teoretycznie ruch powinien być mniejszy, natomiast zdarzyło mi się też gdzieś tam przykorkować. To ludzie normalnie przyjeżdżają tam, jest to atrakcja dla Rumunów także. Cały wyjazd zapamiętam bardzo dobrze, gdyż nie miałem żadnej przygody z motocyklem. Czas spędziłem dokładnie w taki sposób, w jaki chciałem. Jeżeli chciałem być sam,
Tak jak na przykład nocowałem na kempingu, poszedłem spać o 21.30, to mimo tego, że byli tam Polacy i inni ludzie, którzy imprezowali, no to nawet nie śliłem się na to, żeby do nich iść. Natomiast były takie miejsca, jak te na przykład w Konstancji, gdzie spałem w hostelu na wynajętym, nie pokoju, tylko wynajętym łóżku. Tam była naprawdę mocna ekipa melanżowa, słuchajcie, żadnego Rumuna, była naprawdę międzynarodowa, była Niemka, był Brytyjczyk, Włoch, dwójka Belgów i słuchajcie, udało im się namówić na to, żeby napić się wódeczki, co w tych krajach, z których oni pochodzą, nie jest takie do końca zgodne z ich kulturą picia alkoholu. No i na koniec chciałbym Wam powiedzieć o moim największym odkryciu, gdyż ja mam taką żyłkę bardziej sportowo-turystyczną. Mnie nie interesują w ogóle offroady, błoto, piach i tak dalej. Ja wolę szybki asfalt, fajne zakręty i powiem Wam, że znalazłem tam takie miejsce, znalazłem. Odkryłem, można powiedzieć, dla siebie, no bo dla świata przecież nie. Wiele osób już tam było, natomiast chciałem powiedzieć o drodze z kanionu Bikas do samego Sychotu Marmorowskiego. Oczywiście nie najbliższą drogą, tylko tą taką bardziej zakręconą. Szczególnie mam tutaj na myśli drogi numer 15, 17B, 18 i 19. Są to wspaniałe, szybkie zakręty w górach z bardzo dobrym asfaltem, z małym ruchem, więc jeżeli lubicie depnąć i trochę szybciej pojeździć, to serdecznie zachęcam Was do tego miejsca. Oczywiście nikomu nie proponuję łamania przepisów, natomiast jeżeli lubicie, to zapraszam. Bardzo było tam przyjemnie i fajnie. To by było na tyle. Jeśli chodzi o plany na 2022 rok, no to mam w głowie jakiś tam jeden krótszy wyjazd i jeden dłuższy. Jeżeli uważacie, że materiał był przydatny i fajnie Wam się słuchało tego, co miałem Wam do powiedzenia, to serdecznie zapraszam Was do tego, żeby zostawić suba, lewą łapę w górę, no i koniecznie pochwalcie się w komentarzach, co Wy żeście zaplanowali na 2022 rok. Tymczasem, do zobaczenia.